Dzisiejsze wystąpienie ma charakter zaledwie przyczynkarski, a powstało w wyniku codziennej, podstawowej pracy w zbiorze, a więc w wyniku porządkowania, przeglądania i opracowywania oraz dokładnego opisywania zgromadzonych dzieł. W czasie opracowywania zachowanych w gabinecie rycin rysunków z kolekcji Stanisława Kostki-Potockiego moją uwagę przykuła grupa rycin, która wraz z rysunkami została przekazana Uniwersytetowi Warszawskiemu. O historii kolekcji mówiła wczoraj trochę profesor Talbierska, więc nie będę jej przytaczać. Dla porządku tylko wspomnę, że dar Potockiego dla Uniwersytetu, część jego prywatnej kolekcji rycin i rysunków, został przekazany w kilku partiach. Ostatnia z nich trafiła na Uniwersytet już po śmierci kolekcjonera. Potwierdzają to oficjalne rewersa z przekazania. Wykaz z pięcioma tekami rysunków ręcznych szkół różnych widzimy. Tych rysunków było 321 i przekazano pięć dodatkowych tek z rycinami. W tece numerem pierwszym oznaczonej znajdowało się 150 rycin w guście rysunków. Powtarzanie kompozycji rysunkowych w grafice interpretacyjnej znane jest niemal od czasu wynalezienia druku. Chęć powielania, a zarazem wiernego oddania nie tylko kompozycji, ale także wyglądu rysunków, prowokowała rozwój technik graficznych. Powszechnie znanym, wczesnym tego przykładem był drzeworyt światłocieniowy chiaroscuro, który cieszył się sporą popularnością już od XVI wieku. Jednak to przede wszystkim wiek XVIII przyniósł wyjątkowo intensywne i nader udane poszukiwania kopii idealnych. Potrzeba ta zrodziła się z wielu powodów. Jednym z nich był powszechny rozwój kolekcjonerstwa. Rynek miłośników szeroko rozumianych starożytności szybko się rozrastał, a ze względu na skończoną i ograniczoną ilość oryginalnych prac dawnych mistrzów, tak malarskich, jak i rysunkowych, wymagał poszerzenia oferty również dla coraz liczniejszej, mniej zamożnej rzeszy odbiorców. Kopiowanie dzieł w wieku XVIII było odpowiedzią na owo zapotrzebowanie do tego stopnia, że wypracowano dość jasne kryteria regulujące rynkową wartość kopii, głównie obrazów i rzeźb. Najwyżej ceniono więc pracę tej samej wielkości, co dzieło mistrza oraz wykonane bezpośrednio z oryginału. Prace mniejsze i powtarzające pierwowzór za istniejącą już kopią zajmowały niższe miejsce w hierarchii i były osiągalne za niższą cenę. Ów aspekt ekonomiczny znakomicie połączył w 1742 roku z oświeceniową ideą propagowania znawstwa i szerzenia rzetelnej wiedzy na temat sztuki wybitny paryski kolekcjoner rysunków, znawca, rytownik, utalentowany wydawca i sprzedawca rycin Pierre-Jean Mariette. Opublikował wówczas drugie, zrewidowane i poszerzone wydanie tzw. Recueil Crozat. Owo dwutomowe wydawnictwo składało się z opatrzonych tekstem rycin reprodukcyjnych. Jego celem było przybliżenie odbiorcom dzieł malarskich i rysunkowych zgromadzonych w najznamienitszych kolekcjach Francji. Miało ono przybliżyć szerokiej publiczności wybitne dzieła sztuki, obrazy i rysunki. We wstępie do drugiego tomu Mariette pisał o możliwościach, jakie daje niezwykła sztuka rytowania. Opisywał grafikę jako wynalazek, który umożliwia stworzenie wielu egzemplarzy, kopii znakomitej jakości, wykonanych bezpośrednio z oryginału. Co więcej, w odniesieniu do rysunków daje także możliwość sporządzenia kopii tej samej wielkości, a dzięki wykorzystaniu między innymi drzeworytów światłocieniowych pozwala oddać kolorystykę rysunków i nawet do pewnego stopnia efekty lawowania. Kolejna edycja Recueil Crozat odniosła olbrzymi sukces. Uważana jest też za jedną z pierwszych livre d'art, a więc zbioru w zamierzeniu dydaktycznego, w którym podstawowych informacji dostarczał obraz, zaś tekst stanowił jego uzupełnienie. W trzeciej ćwierci wieku XVIII
A więc dokładnie w czasie, gdy Potocki kształtował swoją kolekcję, bardzo liczni koneserzy, kolekcjonerzy, a także, co ważne, opiekunowie zbiorów, w tym publicznych, wzorem Crozata i Marietta wydawali własne serie rycin, owe recueil. W przypadku zbiorów rysunków celem autorów stało się nie tylko jak najwierniejsze powtórzenie kompozycji, ale także idealne odwzorowanie ich wielkości, oddanie maniery wszelkich walorów rysunkowych, a nawet koloru podłoża. Dzięki stosowaniu i łączeniu rozmaitych technik graficznych, od akwaforty przez sposób kredkowy, mezzotinte i akwatinte, grafika interpretacyjna stopniowo zmieniała się w grafikę wyraźnie reprodukcyjną, której celem było stanie się reprodukcją idealną, którą można by określić mianem faksymile. Teka z rycinami w guście rysunków z kolekcji Potockiego zawiera prace właśnie tego typu, a więc ryciny różnych autorów, jak najwierniej powtarzające rysunki dawnych mistrzów. Włączona do zbioru uniwersyteckiego otrzymała numer 1160. Ze spisu odnoszącego się do kolekcji Potockiego, sporządzonego przez Mikołaja Utkina w Petersburgu, wynika, że po tekach z rycinami artystów uporządkowanymi według szkół następowały portfele określane mianem suplementu. Były to właśnie 5 portfeli rysunków oraz omawiana teka Estampe en manière de dessin. W tece znajduje się 150 prac 14 artystów. Wymienieni tutaj rytownicy bardzo często sami byli kolekcjonerami, opiekunami czy kustoszami zbiorów, a ich działania były związane z instytucjonalizacją kolekcjonerstwa, a przede wszystkim znawstwa. Podobnie Mariette, gdy w 1750 roku zakończył swoją działalność handlową i wydawniczą, został członkiem honorowym Francuskiej Akademii Malarstwa, co instytucjonalnie potwierdziło jego pozycję znawcy. Warto w tym kontekście zauważyć, że Adam von Bartsch, autor przeszło 20 rycin z teki 1160, był nie tylko uzdolnionym rytownikiem, ale przede wszystkim wybitnym znawcą grafiki i rysunku, a jako taki kustoszem cesarskiego gabinetu rycin w Wiedniu. Potocki właśnie u niego nakazał kształcić się Janowi Feliksowi Piwarskiemu, którego jako już minister ustanowił pierwszym kustoszem zbioru uniwersyteckiego. Bartsch poszedł także w ślady Marietta i wzorem autora not o artystach wydanego jako abecedario opublikował pierwszy leksykon związany z grafiką Le Peintre Graveur. Był też autorem katalogów rozumowanych wybranych twórców. Z Bartschem blisko związany był książę Charles-Antoine de Ligne. Utworzył on własną kolekcję rycin i rysunków połączoną z gabinetem historii naturalnej. W zakupach doradzał mu właśnie Bartsch, a u niego też książę pobierał lekcje akwaforty. Z kolei Matthias Österreich był dyrektorem gabinetu rycin Kupferstich Kabinett w Dreźnie, a następnie dyrektorem kolekcji obrazów w Sanssouci. Zatem inicjując wydawanie ilustrowanych zbiorów, będących kompendiami wiedzy z zakresu sztuki, wspomniani twórcy wpisywali się w instytucjonalny proces krzewienia wiedzy właśnie z zakresu sztuki. Jednocześnie, dokonując wyboru reprodukowanych i omawianych rysunków, tworzyli swoisty kanon cenionych mistrzów. Taki właśnie cel, explicite, wyłuszczony w przedmowie do miłośników sztuki, a więc przekazywanie wiedzy na temat rysunkowej maestrii Leonarda da Vinci i jego lombardzkich uczniów, obrał Girolamo Mantelli. W 1785 roku wydał on w Mediolanie serię graficzną, w której reprodukował rysunki ze zbiorów Biblioteki Ambrozjańskiej. Artysta starał się jak najwierniej zreprodukować rozmaite techniki rysunkowe, podkreślając niuanse wynikające ze stosowania różnorodnej kreski, modelunku i koloru. Odbijając ryciny, wykorzystywał więc tusze w kolorach czarnym, brązowym i w tonacji sangwiny, niekiedy zaś stosował różne kolory w obrębie jednej odbitki.
W tece 1160 znajduje się cały zespół rycin z tego wydawnictwa wraz z kartą tytułową. Można przypuszczać, że to Potocki nabył całość w trakcie swojej drugiej podróży po Italii, którą odbywał wraz z teściową Izabelą Lubomirską, jako znawca sztuk i przewodnik po rynku antykwarycznym. W Mediolanie był w dniach między 9 a 25 października 1985 roku, a więc tuż po wydaniu Raccolta Mantellego. W czasie tej podróży kupował bardzo dużo dzieł z myślą o swojej kolekcji i o Muzeum Wilanowskim, a zakupy papierowe, choć nieodnotowywane szczegółowo, stanowiły olbrzymi procent całości wydawanych sum i dorównywały tym przeznaczonym na kupno między innymi obrazów. Dzięki temu stworzył niezwykle interesującą kolekcję dzieł sztuki na papierze. Zbiór ten od momentu przekazania go uniwersytetowi podlegał znaczącym przekształceniom. Kustosz Piwarski zajął się organizacją nowej kolekcji, porządkując, przemontowując i opracowując posiadany materiał na nowo, zgodnie ze ścisłymi wytycznymi Potockiego. W ostatnich latach ciekawe badania rekonstruujące początki instytucjonalnego etapu kolekcji Potockiego na Uniwersytecie prowadziła Jolanta Czyżniewska. Natomiast w mojej ocenie omawiana dziś teka Rycin w guście rysunków pozwala zapoznać etap wcześniejszy, a więc etap prywatnej kolekcji magnata, znawcy, badacza i wytrawnego kolekcjonera. Teka dołączona do zasadniczego zbioru rycin i rysunków zapewne miała służyć studiom nad stylem i twórczością wybranych rysowników. Uznana przez Piwarskiego za suplement do zasadniczej części zbioru, nie została przezeń poddana większym przekształceniom. Szczęśliwie przetrwała też historyczne zawirowania i choć obecnie ryciny są rozproszone w zbiorze, to zdecydowana większość z nich nie uległa znaczącym zmianom. Jest więc ona śladem działań Potockiego podejmowanych w obrębie prywatnej kolekcji. Zdecydowana większość rycin w tece została naklejona lewą krawędzią na karty jednego formatu, pomalowane na kolor herbaciany. Potocki naklejał ryciny tak, aby tworzyły przemyślany autorski układ. Wyraźnie widać to na przykładzie kolejnych prac serii Mantellego. Posiadają one numerację w obrębie płyty, jednak Potocki ułożył je w odmiennym porządku. Stworzył elegancki autorski układ, w którym przemieszane zostały kompozycje różnych twórców. Ponadto większość rycin w zespole została obcięta do odcisku płyty lub do kompozycji. W niektórych przypadkach prace zostały pozbawione objaśniających inskrypcji, w które wyposażyli je twórcy, wydawcy. Tym gestem kolekcjoner skupiał swoją uwagę na wizerunku, niejako oczyszczając rycinę z dodatkowych inskrypcji. Tym samym rycina pozbawiona tego aparatu krytycznego stawała się bliższa oryginalnym rysunkom. Jednocześnie informacje identyfikujące autora kompozycji, a niekiedy i rytownika, zapisywał ołówkiem werso ryciny. Wyjątek stanowią karty z pracami według Leonarda, które opisał piórem werso montaży. Odnotowane tu działania nie były żelazną regułą, ponieważ zdarzają się prace, w których pozostawiono inskrypcje. Dotyczy to w szczególności reprodukcji bardzo wczesnych dzieł florenckich rytowanych przez Stefana Mulinariego. Ponadto w tece znajdują się także ryciny luźne oraz niewielki zespół prac naklejonych na wyróżniające się jednorodne montaże kolekcjonerskie, być może pozyskane z innej kolekcji. Pokazuje to, że w swoich działaniach kolekcjonerskich, interakcjach z pracami w zbiorze, działał w sposób przemyślany, ale nie schematyczny czy mechaniczny. Omówienie tego niewielkiego fragmentu kolekcji Potockiego zostało pomyślane, jak już powiedziałam na początku, jako przyczynek do badań nad kolekcją Stanisława Kostki Potockiego, jej funkcją i bardzo złożonymi dziejami. Dziękuję za uwagę.